Niech się przygotuje, bo to może być jedna z nielicznych okazji. A materiał będzie naprawdę rewelacyjny. Zresztą wszyscy ci, którzy byli na tej imprezie na ESY. Wiesz, mi się mylisz, czy to była strefa, czy to była sfera, jakoś tak. Ja nie pamiętam, wiesz? Ale wiesz, która. W każdym razie każdy, kto tam był i ciebie widział, to jakby wie, czego się spodziewać, a ci, którzy nie byli, to za chwilę usłyszą próbkę tego, co stracili w dużo większej ilości zaledwie parę tygodni temu i to jeszcze tutaj na miejscu w Warszawie. Jedziemy z tym koksem? No raczej. Okej. Zobacz różnicę. Número 1. I to od razu chciałem powiedzieć, że to nie leci z żadnej płyty, to wszystko jest na żywo i nie tylko takie rzeczy mogliście usłyszeć na tej imprezie, ale na tej imprezie można... Było lepiej, myślę. No, raz, że było, znaczy lepiej, gorzej, nieważne, ale w każdym razie było dużo więcej przede wszystkim, a poza tym można też było usłyszeć coś, co mam nadzieję, że również w jakiejś tam formie znajdzie się na twojej płycie kiedyś w przyszłości, a mianowicie naprawdę genialny pojedynek... Z Rokiem? Tak, pomiędzy tobą a DJ-em Starego Miasta. Pozdrowienia dla Starego Miasta. I to było naprawdę nieludzkie. I to wszystko w Polsce. Nie trzeba kupować płyt Rozera, takie rzeczy i takie talenty mamy lokalnie, tylko na razie jeszcze to musi chwilę potrwać, zanim wypłyną na szersze wody, ale tu w radiostacji spoko. No dobra, może teraz znowu trochę muzyczki. No raczej. I potem wrócimy ponownie. Przed nami jeden z moich w sumie nawet ulubionych kawałków, ale takich kawałków to ja mam paręnaście tysięcy, szczerze powiedziawszy, ulubionych, ale w każdym razie jeden z fajniejszych beatboxów, jakie słyszałem w życiu. Tu zresztą w radiostacji leciało to wielokrotnie, a mianowicie grupa Skinny Boys. I oto powracamy, tym razem trochę może odejdziemy od beatboxów, chociaż pewnie za chwilę do nich i tak powrócimy i może pogadamy o tym, co się dzieje na Wybrzeżu. Opowiedz, ty jako człowiek stamtąd, że tak powiem, możesz nam z pierwszej ręki powiedzieć, co tam się dzieje. No dzieje się tak ostatnio troszeczkę słabo, ale generalnie były momenty, gdzie był naprawdę pełen wypas, nie? Co chwilę imprezy czy coś tam. Ale to, że ostatnio się dzieje słabo, nie znaczy, że w ogóle... Nie, no generalnie jeżeli chodzi o koncerty, bo w sumie to nie to, że słabo grają zespoły czy coś, bo w sumie poprzeczka idzie strasznie w górę, nie? W sumie czekam na ten klan, który już miał być dawno temu o scenie trójmiejskiej, a coś na razie nie wychodzi, wiesz? Znaczy ostatnio nawet widziałem jakiś klan w sklepach, co prawda... To taka mała aluzja, wydawcy tego klanu, ja coś tak bardzo nieśmiało go promują, przynajmniej tutaj. Mogę powiedzieć wręcz, że go ukrywają, ale w każdym razie wiem, że jakiś klan się pojawił ostatnio w sklepach, ale czy jest tam akurat do sceny trójmiejskiej? Nie ma, tak? No chyba nie. A miało być. No znaczy generalnie, wiesz, robiony był chyba w lutym, wiesz? To niedobrze. No. Okej, no to mniejsza z tym. No, skoro klan nie chce, no to my możemy to zrobić tutaj. Co się dzieje w Trójmieście ciekawego? Znaczy jakie ciekawe kapele i w ogóle? No w sumie ciekawe kapele. U nas w Gdyni, bo powiedzmy o Gdyni, robi się parę młodych kapelek takich, które dopiero co zaczynają w sumie. I w sumie muszę powiedzieć, że zaczynają lepiej niż myśmy zaczynali te półtora roku temu. Znaczy w sensie mają co łatwiejszy start? Nie, to nie chodzi o to. Zaczynają lepiej, bo mają podkłady w sumie dość sympatyczne. Rymy takie, wiesz, jeszcze początkujące, ale niektóre poziom już mają naprawdę, wiesz, klasyczne. I w sumie nie odstają od tego, co się dzieje w ogóle w całej Polsce, nie? Na przykład w Sopot tam troszeczkę słabi, tam dziewczyny BRC, tam Diaz coś rymował, tego, tam jakiś kolejarz skład był kiedyś, no nie wiem jak tam dalej jest, bo teraz tam się porobiły zespoły, ale nic więcej nie powiem o nich. A w Gdańsku, kurwa, co chwilę SMS-y dostaję. Dobra, wyłączę telefon i teraz powiem ci, że w Gdańsku jest bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o zespoły, tam Deluxe, Kaszalot, Zawodnik, WMO, Dywizją Despek, no tam jest WT-skład, no jest trochę tego naprawdę i grają chłopaki. A ile z tych wszystkich kapel, które powiedzmy istnieją w tej chwili albo istniały, albo coś w którym mieście, ile z nich ma coś, co można pójść i kupić? Znaczy nawet jeżeli to jest na tak zwanym w cudzysłowie nielegalnym. Na ośce masz kawałek Meritu, Modlitwa, na kompilacji jest z 10 chyba kawałek. Okay, także... Ale nie, ja mówię w sensie jakieś całe płytki, kasety, jakieś takie rzeczy. Deluxe teraz dał do sklepów, wiem, że swoje demo nielegalne, Przedsmak, i wiem, że można dostać w sklepach. Okej, a wasza płyta jest też dostępna w jakichś tam sklepach, czy nie? Czy to tylko jest tak... bardziej tak, tajna, nie? Jasne, ale można usłyszeć w radiostacji na przykład, jak ktoś ma dobre ucho. A jeśli chodzi o sklepy i takie rzeczy? To znaczy co? Gdzie na przykład są jakieś takie sklepy, gdzie można pójść i kupić albo jakieś płyty, albo przynajmniej polskie płyty, jakieś nielegale, jakieś mixtape, jakieś takie rzeczy, coś takiego? Nielegalne to raczej tak ciężko, nie? Ale... A na przykład jest jakiś porządny sklep z winylami w Trójmieście? Wiesz, kurwa, nie powiem ci. Okej, a w ogóle jakiś sklep, w którym na przykład jest dużo hip-hopu, jakiś, nie wiem, Empik, jakieś coś? Znaczy Empiki, no wiadomo, przecież to nie jest, kurde, kołchoz, nie? Ale że generalnie są też sklepiki takie mniejsze. Małe, no tak na przykład jak tutaj jest, załóżmy, sklep, który sprzedaje, powiedzmy, ciuchy skate'owe i tak dalej, i również można tam kupić jakieś, wiesz, mixtape'y, ale nie mówię o normalnym sklepie muzycznym, jest na przykład, i wiesz, jest dość duży regał z wyborem jakimś hip-hopowym, nie? Właśnie ostatnio tam też coś szukałem i można było znaleźć takie nowsze rzeczy, także... To skąd na przykład ludzie w Trójmieście generalnie biorą winyle na przykład? Nie powiem ci, bo w sumie nie interesuję się tym, nie aż tak. Wiem, że chłopaki tam KMP chyba i Wojak ostatnio jechali tutaj do Warszawy, a jak tam generalnie się dzieje, no pewnie na pewno z Niemiec też sobie sprowadzają czy coś, ale są sklepy, gdzie można sobie normalnie tam zamówić czy coś i jest motyw, nie? No dobra, to posłuchajmy teraz mojej próbki tego, co dzieje się na Wybrzeżu. Najpierw coś z waszej płyty. Wasza płyta, ta dotychczasowa, zatytułowana jest To, co w nas drzemie, i można usłyszeć tutaj na tym, co w was drzemie. To nowa płyta, jak już się ukaże jakaś, to już pewnie tak się nie będzie nazywała, prawda? No, chyba nie. A to pozostanie, że tak powiem, białym krukiem. I z tego proponujesz co? Fale Wybrzeża. Fale Wybrzeża. Znaczy tam w sumie cała produkcja, jeszcze chciałem powiedzieć, że podkładów jest Oscara, tam w niektórych częściach Stopper i ja. Właśnie, powiedz mi, w ogóle Analogia to ile w końcu jest osób? 2 czy 3? To znaczy rymują 2 osoby, ja i Beniu. Byliście tutaj tylko we dwójkę, nie? Tak, podkłady robi Oscar w większości, jak mówiłem, do tej pory, a jeszcze w sumie zajmuje się nami Stopper, który tam bardzo dużo nam pomógł, i skrecze tutaj Bart z Gdyni, nie my tutaj z innym DJ-em Bartem. Okej. I to będzie kawałek Fala Wybrzeża, i jeżeli ktoś jest bardzo wrażliwy na rzeczy, które... co po niektórzy uważają za niecenzuralne, to niech wyłączy radio, jak już ten kawałek się zacznie, na dokładnie 3 minuty i 36 sekund, a tuż po tym usłyszymy coś, czego jeszcze tutaj nigdy nie było, i płyta, o której nawet w ogóle nie wiedziałem, że istnieje. Zatytułowana jest Przedsmak, dostaniemy z niej Przedsmak czego? Grupy Deluxe, tak? Tak. Pozdrowienia dla Centa. Oni są skąd? Z Gdańska. Gdańska, to widzę porządnie wydana, czy okładka jest taka już widzę, że... Znaczy nie porządne jest... chłopaki. A, wydruk nie z komputera, ale ten. I to jest normalnie, to jest dostępne w ogóle gdzieś? To znaczy powrzucali to do sklepów, a także nie wiem, że słyszałem, bo tutaj chłopaki byli jakieś 2, to mówili, że gdzieś tu w Warszawie też jest. Jasne, czyli najpierw... Analogia i próbka tego, co można było usłyszeć w Warszawie, i wkrótce będzie można pewnie usłyszeć na jakiejś już bardziej takiej oficjalnej płycie, a tuż po tym Przedsmak z Gdańska czy z Gdyni Deluxe? Z Gdańska, grupy Deluxe. Gdański Prabuty. Gdańskiego Deluxa, a wszystko to w radiostacji.